Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Penumbra, Przebudzenie. Tak, tutaj ostatnio sobie zakończyłem, wiecie co, bo czekajcie, bo ja muszę się teraz skupić. Coś miałem wziąć? Nie, dobra. Wiecie co, no wiem, że ta gra jest... O Boże, czy jest tu coś jeszcze? Nie mogę tu czekać w nieskończoności, cokolwiek krąży w tym za rogiem. Jezu, w całym moim życiu nie byłem tak przerażony. Czuję, jak moje serce pędzi. Cokolwiek podejdzie bliżej niż kilka stóp od mojego miejsca ukrycia, lepiej, żebym na to nie patrzył. Cokolwiek w polu widzenia mojego pomocnego wzroku sprawi, że spanikuję, to wtedy... Spanikuję. Wiecie co, by mi się coś rozwaliło z tego wszystkiego. O Jezus, nie mogę się teraz... Wiecie o co chodzi, jakby... Nie, czekajcie. No. Nie, dobrze. Jest za daleko. Kupa niepotrzebnego złomu w najlepszym wypadku mógłby być przyzwoitym miejscem do ukrycia. Wiecie co, jestem z powrotem, bo coś się stało, że mi się to przestawiło. Dziwnie tak jakoś... Ta ikonka mi uciekła i musiałem tak dziwnie myszką przekręcać się. A ja nie chcę. Ja chcę tak po prostu, żeby to było. Widzieliście to? Proszę. Zapisałem notkę tak na wszelki wypadek. Bo ja nie wiem, gdzie to jest, słuchajcie, tak... To stąd przyszliśmy, dobra. Dobra, jestem gdzieś. Uff. O Jezu. Dobre to było. To tak dużo historii w tym miejscu, spisanej i zostawionej do rozłożenia. Ta maszyna do pisania datowana jest nawet wcześniej niż wojna. Wyprodukowano w Niemczech 1923. Butelka Backstreamu może się przydać. Raport wojskowy z 1945 roku. Zdjęcia brytyjskiego plutonu z okresu II wojny światowej. Przypuszczam, że ta kopalnia była przerobiona na coś w rodzaju bunkra. Jezu, mój pies jak chrapie, to słuchajcie, wszystko słychać. A, katastrofa z nim. No, ale może teraz będzie inaczej. No i znowu jest, słuchajcie, to takie dziwne coś. Jest tu coś ciekawego? Chciałbym otworzyć jeszcze inną szafkę. O, o, o. Gimme, gimme, baterajki. A to? Nie ma, no dobra. Tu jeszcze jakiś liścik. Kopenhaska poczta, poniedziałek. Psycho...
tropowe materiały składowane na dnie kopalni śmierci. Badania na Uniwersytecie Kopenhaskim zasugerowały, że substancja chemiczna zmieniająca umysł, naturalnie zespolone ze skałą, mogą być przyczyną wysokiego współczynnika samobójstw w grenlandzkiej kopalni. Uniwersytet, który ostatnio prowadził badania w odosobnionych wspólnotach, najpierw zainteresował się pracownikami północno-zachodniej kopalni zeszłego roku. Odkryli, że nawet biorąc pod uwagę większy współczynnik samobójstw, lokalne dane ostatnich 100 lat były nienaturalnie wysokie. 46 zgonów na 100 tysięcy, tak? Tysięczne społeczeństwo. Porównując krajową średnią, która wynosi 29 zgonów. Podczas dalszego śledztwa eksperci zdiagnozowali u wielu górników symptomy wspólne z wczesnymi etapami schizofrenii paranoidalnej. To podsunęło badaczom hipotezę, że naturalne składniki LSD. Ostatnio odkryto, że formuła pH4 zawiera halucynogenne właściwości, mogą być obecne w skałach. Kilku miejscowych było skłonnych do wywiadu, ale mieli oni swoje własne wytłumaczenie. Jakie? Inuickie duchy znane jako Tuvimingdem, żyjące w górach. Uniwersytet czeka na wyniki testów chemicznych, badania będą kontynuowane. Dobrze. Samobójstwa, tak? A to? Stary człowiek chwytający coś niewidocznego. Jest opcji zarazem nie. Nigdy go wcześniej nie widziałem, jednak wiem, że człowiek przede mną to Howard. Nazywam go ojcem. Okej. Okay. Teraz było inaczej, ale tak samo jak ostatnim razem. Jakbym miał więcej kontroli, ale nad czym? No, ciekawe, bo to też w Amnezji było, pamiętam właśnie takie jakieś różne, jakby to powiedzieć, wspomnienia, no nie? Przy tych latarniach. Dobra, nic tu więcej chyba nie ma. To mogę otworzyć? No niby tak, ale widzicie sami, że chyba mi nic stąd nie wyleci. Jakaś baterajka albo coś. Dobrze, tu. Oho, co to jest? Coś wziąłem. Wołowinkę. Może będzie można mu rzucić temu psu, albo jaki czort. Gnijące drewniane półki, to pewnie przez wilgoć z tej kraty cały ten pokój gnije. Jest zamknięta, potrzebuję klucza. Posłuchajcie, no musi być gdzieś tu klucz. O, znowu wołowina. O, lekarstwa. Tak? Środki przeciwbólowe, znaczy się. No to warto przetrząsać te szafki. A słuchajcie, a ja... Jak to wygląda? Nie, ja nie mam nic, żadnych kluczy, ani nic. Chyba, że gdzieś tutaj po prostu coś jest takiego. A tu, aha. A ja nie mogę tego postawić, tak? Tej półeczki całej, tak jakby, wiecie, na swoje miejsce, jakbym ją tak postawił, to może by się udało. No nie ma nic, no. Nie ma tutaj nic. W sensie klucza, nie? A, jeszcze bunkier, słuchajcie. Całotygodniowy raport. Kolejny niewartny odnotowany tydzień w Grenlandii. Regularny ładunek zapasów otrzymany. Standardowe awaryjne ćwiczenia wykonane. Ble. Jeden ranny. Jeden ranny nie figuruje na liście w związku ze sprawą w Londynie. Niemcy nie poszerzyli swojego frontu. 400 mil. Dwaj mężczyźni zostali złapani na produkowaniu petard w naszym warsztacie zbrojowni. Niepotrzebne są wyjaśnienia, że tych dwoje zostało zdyscyplinowanych, a ranny mężczyzna został wysłany do domu w celu opieki medycznej. Mogę pomóc, ale myślę, że bardziej odpowiednią dla niego karą byłoby zostanie tutaj. Lecz sprawa ta nie należy w moich rękach. Ta baza jest tak odcięta, że aż czasem mam wrażenie, iż jakby ta wojna się skończyła, to byśmy się o tym nie dowiedzieli. Zamówienie na potrzebne zasoby. Namit, bla, różne rzeczy potrzebują. Dobra, regeneracja kopalni ciągle postępuje. Struktura jest zabezpieczona przed potencjalnymi uszkodzeniami, nalotów bombowych i wykopaliska poprzednie zrobione postępują do przodu. Jednym ciekawym punktem jest znalezienie archeologiczne, a znalezienia to jest artefaktu zakopanego w ziemi, odkrytego przez jedną z powracających tu drużyn. Później tego popołudnia po dyżurze marszałka
Przyjrzę się bliżej temu znalezisku. Wygląda na stworzone przez człowieka i ma działające części w środku. Usunę coś, co wygląda jak frontowe wieczko i zobaczę, czy odkryję źródło światła, które nieustannie emituje od tego artefaktu. Ciekawe, cóż to taki artefakt. Wiecie, tak czytam, co tutaj takiego potrzebnego, no nie? Nieczytelne są, słuchajcie, te wszystkie rzeczy. No nie wiem, no nie wiem, może gdzieś tutaj... Nie wiem, ja nie widzę. Nie wiem, muszę iść dalej, no muszę iść dalej. To było biuro. Warsztat. My w warsztacie już byliśmy, prawda? Magazyn. Nie, byliśmy w magazynie. Tu jest chyba, tak? Tu jest warsztat. Kurde, ja tego nie otworzę. A słuchajcie, a jakbyśmy tak... Tutaj byliśmy w tym. Tak. Materiały wybuchowe, biuro. Właśnie nie mogę przejść tutaj przez tą bramę. Twoja pozycja. No to ja wiem, że ja tu jestem. Materiały wybuchowe i warsztat. I północna część. Ja w ogóle nie mogę się tam dostać, no bo są te drzwi. Nie wiem, jakby te drzwi. Może jakimś... ładunkiem wybuchowym, czy jaki czort? Cały czas to słyszę, ale wiecie co? No i tu jest to biuro. No ja już akurat to wiem już, że ta, wiecie, tak na pamięć, że tak powiem już. Jezu, cały czas mam wrażenie. No tutaj najgorzej, no nie możemy się tu przecisnąć, słuchajcie. Może jeszcze coś w magazynie pominąłem? Cholera wie. Co myślicie? Ten dalej nie chce mnie tu wpuścić. Się do tego nie przyzwyczaję. Czy nie ma sensu, żebym ja tam schodził jeszcze na dół? Wina z aromatem. Co tutaj można by było zrobić? Kłódka. Zippon. Zapalniczka niestety jest pusta. A to co to jest? F.
flary. Cztery flary mam. No, powiem wam, że się zaciąłem. Zapalniczka pusta, czyli jakbyśmy mieli zapalniczkę, to byśmy pełną, to byśmy sobie odpalili te znicze, no nie, które tutaj są, te pochodnie, no. Boże, to znicze, ja jak coś powiem. Nie pochodnie, tylko lampy. No, warsztat nie mogę otworzyć. Mogę iść jeszcze tylko jedynie do biura. Ale tutaj to już naprawdę, w tej skrzyni nie mogę nie. Nie mogę nic otworzyć. Słuchajcie, może tutaj coś jest, a ja nie widzę. Nie, no bo przecież nie zrobiliby tak, przecież to byłoby bez sensu. Nie wytrzymam. To po prostu ręce opadają. Co to jest? Większa księga materiałów wybuchowych, edycja z 1923. Rozdział czarny, standardowy ląd. Standardowy ląd jest jednym z najstarszych, najprostszych, najbardziej niezawodnych lądów używanych we współczesnej pirotechnice. Jest łatwy do stworzenia. Zasadniczo składa się tylko ze sznurka i prochu strzelniczego. Ale uwaga, będą plamić ubrania i jak zawsze radzimy najwyższą ostrożność. Wymagane składniki. Sznurek, czarny proch strzelniczy i backstring. Backstringa już mamy, najlepiej bawełniany. Sznurek powinien być nasączony cienką warstwą backstringu, co spowoduje, że będzie się kleić. Następnie materiał ostrożnie obtoczyć w prochu i zostawić, aby schnął przez kilka minut przed użyciem. Dynamit. Jedna część ziemi okrzemkowej, części krodzy, niewielka ilość sodu węglanu. Rozdział odkryty po raz pierwszy. Kiedy tu historia TNT? Wymagane składniki. Mieszanka, na przykład czerwony fosfor i bar. Mieszanka, ostrożna i wolna mieszanina, aby zminimalizować niebezpieczeństwo dla chemików. Czyli ja rozumiem, że to będzie potrzebne może w dalszej części gry, jak będziemy chcieli tutaj robić takie różnego rodzaju alchemiczne rzeczy. Wiecie co? No i teraz, czy ja wszystko ładnie, dobrze sprawdziłem? Bo już teraz widzicie sami, że pominąłem kluczyk. Szkurde, normalnie. I co tu jeszcze mogłoby być ewentualnie? Bo ja nie mogę się tam dostać. To teraz bardzo ciekawe, co tutaj porobić, żeby... A to był ten kluczyk, tak? No nie ma. Już muszę wszystko teraz posprawdzać i to dokładnie. Muszę robić to w ogóle dokładniej. Dobra. Nie, no nie ma nic więcej. Co moglibyśmy zrobić, żeby się tam dostać? No nie mam za bardzo pomysłu. Słyszę tego wilka, czy kto to tam jest. No jakieś zwierzę to było, nie? Ale nie ten. Nie widzę go już. Serio. Ani w lewo, słuchajcie, ani w prawo. Dajcie spokój. Może w którejś beczce coś jest? Wiesz jak nie wiesz? Frodo hałasu narobił. No bo co mam zrobić?
Tu nie mogę już przejść. To już wiecie, to już staram się. W tych skrzyniach chyba to się nie da, nie? Nie. Dobra, to już skrzynie nie, ale beczki chociaż tak. Tu są kamienie. Tam było... Jakbyśmy tak... Aha, bo ja nie mogę przejść, bo mam młotek, tak? Wyglądają na takie, które można by było... A tu? Ej! Otwórz, słyszysz? Już kurde, no. Wydaje mi się, że coś tutaj pominąłem, ale nie mam pojęcia co. Mówię wam. To była ta drabina, tak? Tak. Czy widzicie, co ja robię? No, ale tu się nic nie da. A tu jest ta para. A, czyli da się jednak. Kto to wiedział? Jakiś wpis do dziennika. A to? Gdyby nie były w kawałkach, powiedziałbym, że wygląda to jak skorupa jajka. Okej. Co to jest? Szpitalna szarość. Nie mogę tego zabrać? Mogę. Płyn gaz do zapalniczych. No idealnie. A tu? Baterajki do tego. No. Do mojej... No wiecie co. Latareczki, nie? Dobra, teraz chyba zakręciłem, więc można śmiało przejść. Nic tu nie ma. Dobra, chyba wszystko ładnie tu sprawdziłem, prawda? Czyli wiecie co? A na przykład jakbyśmy tak... butelka na pe... Aha, dobra. Okej, okay, zapalniczkę mam, działa. No. A nie wiem, gdzie są baterie, to one się... To są flary, a baterie? No też zdobyliśmy. Nie wiem, co z tym mięsem. Gdzie mielibyśmy użyć tego mięsa? Dobra, tu chyba wszystko. Teraz chyba nie będzie pary, nie? Bo zakręciliśmy już to. Z tym mięsem zrobić. Aha. No tam ktoś był ewidentnie. No widzisz, nie chciałeś nam otworzyć, to teraz masz. Oj, chłopie, chłopie. No, wywlókł go. My
Myślę, że coś było tędy ciągnięte. Nigdy wcześniej nie widziałem tyle krwi. To była moja najlepsza szansa na uzyskanie odpowiedzi. Kto jeszcze tu jest? No widzisz... Dzień. Minęło trochę czasu, od kiedy zapisałem swoje ostatnie odkrycie w związku z pająkami, z którymi dzieliłem swoją egzystencję przez ostatnie 8 miesięcy. Częściowo z przymusowego odwrotu z ich terytorium piwnicy. Niezbyt dawno temu ich zachowania stały się zbyt agresywne, więc próbowałem zabarykadować główne wejście do ich siedliska i zabezpieczyć się w jednym z mniejszych pokoi ponad nim, jedynym, które miała działający zamek w drzwiach. Aha, dobra. Kolejny powód jest taki, że zdrowiałem po mniejszej operacji, którą zmuszony byłem przeprowadzić osobiście, bez pomocy środków znieczulających. Nawet jeśli miałem jakieś środki znieczulające albo narzędzia operacyjne, nie mogłem sobie pozwolić, aby być mniej pilnym w mojej pracy, więc no, znieczulenie nie było bardzo brane pod uwagę. Narzędzia operacyjne były w porządku, aczkolwiek mogły stać się stare. Jednak dalej ufam mojemu scyzorykowi, wierzę, że spisał się równie dobrze. Sam przebieg był podstawowy, zwykła amputacja nieistotnego organu. Zacząłem zauważyć cienką, kleistą substancję powstającą na moim języku i zmuszony byłem zaakceptować to, że musiał zostać zainfekowany przez ciągłe przyjmowanie toksycznego pokarmu. Kolejne 100 dni przychodzi i przemija, najwyraźniej tak długo minęło od mojej ucieczki tutaj. Stopniowo od mojego ostatniego zapisu zacząłem powracać tam, skąd przyszedłem. Tam mój los byłby o wiele gorszy niż tutaj, jednak odkąd przybyłem z większego systemu tuneli, pojawił się zawał blokujący dalszą drogę. Zmuszony byłem wrócić i zaakceptować koniec, jaki życie dla mnie zaplanowało. Ciągle słyszę moich agresywnych, małych przyjaciół drapiących w drzwi do mojej celi. Jezus. Ja też to słyszę. Słyszycie zresztą. Stary klucz. Rozumiem, że to będzie klucz właśnie do tego magazynu tam, tak? Wygląda to, że są wyryte w drewnie za pomocą noża. Się nudził chłop. Tyle czasu tutaj spędzał. To jak miałoby być inaczej? To jest język. Wygląda jak wewnętrzny organ. Może to jest język jakiegoś zwierzęcia. No dobra, okej. Ufu. Największy pająk, jakiego w życiu widziałem, z wypatrzonymi wnętrznościami. No. Upolował i wiecie. I sobie tutaj robił testy. Ołówka nie zabiorę, tak? Czy zabiorę? Zabiorę. Widzę, że... Widzicie, ikona się pojawi czasem, a czasem nie. Aha, że niby... Okej. A słuchajcie właśnie, a jak na przykład wezmę sobie na przykład... O. Aha. No, bo to też jest spoko, prawda? Będzie można po prostu tutaj też odpalić... No. Ciekawe, na ile starczy, nie? Czy to po prostu można nieskończoność odpalać te wszystkie tutaj... Naprawdę? Ile można na przykład takich lamp odpalić, no nie? Nie wiem, co jest w tych torbach. Może kopalniany żużel. Zablokowane drzwi wydają się być dobrym pomysłem, jeśli to pseudo... W sensie, że te?
Dobre, co? Tylko o co chodziło z tymi drzwiami? Czy ja mogłem to jakoś inaczej lepiej rozegrać, jak myślicie? No bo ja teraz... no będzie teraz ciężko. Czy on stąd na przykład pójdzie mi, czy nie? Stara betoniarka ma swoje lepsze dni ze sobą. Wielkie zardzewiałe żelazne koła, resztki, magazyn. To musi być jedyne wejście i na dodatek jest zawalone. Szyb jest w tym miejscu zawalony, mogło się stać wiele lat temu. Nie powinienem tak ryzykować życia, cały ten obiekt może się w każdej chwili zawalić. Jednak jeśli chcę przejść naprzód, muszę jakoś usunąć tę przeszkodę. Musi tu być coś, czego mógłbym użyć. Może wciąż tu leżą jakieś przemysłowe materiały wybuchowe. Znaczy, no widzieliśmy tam TNT. Kocham swój warsztat, to jest dwa wielkie łowisko, pozwalające innym obżerać ich twarze, pomagające jeden, ale dające uczucie cztery tych przepysznych mysich kąsków do rzucia dla Rida łapczywego dziś na ich ciała. Ojeju, i tak będzie nadal, to jest możliwe dzięki panelowi, który wczoraj zamontowałem na drzwiach. A, jeszcze jedno, umysł Ryda działa dzisiaj nieco odwrotnie. Czyli to jest zagadka. 2, 1, 4, 8 i odwrotnie to będzie pewnie 8, 4, 1, 2. Pewnie coś tu będzie można, nie wiem, przestawić jakieś. No zaraz zobaczymy, może się gdzieś tutaj zaraz dowiemy. Tutaj coś jest. Jest jakaś skrzyneczka, to nie. Dobra, on tam nadal jest. A my zmierzamy do warsztaty. Zrobimy tak. Warsztat. No, i to będzie to, słuchajcie. To będzie to. I teraz tak. No. Klucz do pane... No. Dziwnie umiejscowiony, jest zdecydowanie nowszy niż reszta kopalni. Czekajcie, bo jeszcze chciałbym zobaczyć, gdzie te były te nasze notatki. Pod którym klawiszem? A, tu. Notatki. I to jest mój ulubiony. I to jest tak. 8, 4, 1, 2. 8, 4, 1, 2. Spróbuję, nie? 8, 4, 1, 2. No. Kapitalnie. Jeden krok bliżej do odpalenia tych materiałów wybuchowych, bez stracenia żadnych części ciał, tak? Dobrze? A co wziąłem? A, okej. Jest nietknięty, nasiąknięty, przepraszam, w backstreamie, więc proch strzelniczy powinien się przylepić, ale raczej modlę się, aby się
przylepił. Aha, okej. Dobra, nasiąknięty bawełniany sznurek. Flara. Jakie wspomnienia znowu? Co tym razem? Tutaj musi być jakieś powiązanie z tym, co się dzieje w kopalni. Jeśli będę eksperymentować, może odkryję coś użytecznego albo dostanę ataku serca. To stary artefakt. Zużyte i rozerwane, jednak krawędź nadal się ostre w dotyku. Okej. Okay. Zapasowe koło. Wow. W sumie to można by było się wydostać. Wygląda na to, że ta dziura jest głęboka na co najmniej 3 stopy pod ziemią. Światło jest odbijane przez lód. Aha. Tu nawet nie ma takiej możliwości. Tu są jakieś głazy. Wszystkie rzeczy potrzebne, aby być skutecznym jak stolarz. Wygląda na starożytne. Starożytne, prawda? Jest to tak stare, że nie wiem nawet do czego było używane. Nie mogę tego przesunąć tu. Dobrze, słuchajcie. Idziemy pomalutku do przodu. Ja dzisiaj będę kończyć. Wygląda na używane w swoim czasie. Praca tutaj musiała być niezbyt ciekawa. W sumie to mogła być piekielnie okropna. No, w takiej kopalni. Masakra. Może te głazy będziemy mogli tutaj stąd... To mógł być po prostu kawałek lodu odbijającego światło, albo co bardziej prawdopodobne moje wyobraźnie. Jednak na pewno coś przyciąga mój wzrok po tym starym czymś. Coś tu jest? A może, słuchajcie, jakiś znak się pojawi, jak to tak usuniemy? Nie? Patrzcie, wygląda jakby to był jakiś znak. A nie, jest tu coś. Kilof. Dobra. Kilof naprawdę się przyda. Nie, to nie ma nic tutaj, prawda? Nie, przesadziłem. Dobra, mamy kilof. Mamy kilof. To już jest coś. No. Stary górniczy kilof. Ja myślę, że tą wołowiną będziemy musieli chyba pewnie gdzieś jakoś gościa, tego wilka gdzieś tam zwabić, tak mi się wydaje. Fajne, wiecie co? Naprawdę bardzo fajne. Wciągnąłem się. Także do następnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć.